Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, było troszeczkę ciepło, ale w tej chwili już po rękach czuję, wieczór się zbliża, wiaterek się zrobił taki dosyć nieprzyjemny, chłodny. Ptaki co prawda jeszcze tam świrgolą próbują nadrabiać miną, ale chyba nic dobrego nie wróżą, idzie zimno. Na weekendzie mają być przymrozki. Czy przyjdą, to jest inna sprawa. Natomiast warto być przygotowanym i warto przygotować nasze drzewa. Natomiast co trzeba by było zrobić, żebyśmy spali spokojnie, to myślę, że przede wszystkim nie panikować, spokojnie. Damy radę, te przymrozki niekoniecznie muszą być, a drzewa w tej fazie dosyć łatwo przygotować. Jeśli drzewa są zdrowe, jeśli mają nieprzemarznięte pąki, jeśli były dobrze odżywione wcześniej, to nie mamy się co martwić. W tej chwili faza, tu jest ajdaret, prawie że zielony pąk, ale w wielu sadach i w innych odmianach to jest faza pośrednia pomiędzy mysim uchem a zielonym pąkiem. Więc to jeszcze nie jest ta faza, kiedy drzewa są bardzo wrażliwe na przymrozki. Jeśli drzewa, powtórzę, są zdrowe, nieprzemarznięte, jeśli pąki są nieuszkodzone, były dobrze dokarmione, to myślę, że w tym momencie absolutnie wystarczy mieszanka Magic Pestar, dawka 1,8 do 2 litrów na hektar, czyli fosfor z magnezem, uwaga, nawóz zakwaszający, więc wlewamy go jako pierwszy do beczki. I drugi preparat to jest karier cynk. Karier cynk w dawce powiedzmy od 1,5 do maksymalnie 2 litry na hektar. Jeśli ktoś z Państwa już tego cynku zastosował 2, a może nawet i 3 razy wcześniej i drzewa były dobrze przygotowane do zimy, no to proponuję ten cynk zastąpić borem. To może być Borogreen. I uważam, że taka kombinacja w tym momencie na takie drzewa powinna wystarczyć. Chyba że mamy do czynienia z odmianą Red Delicious. Ona jest niestety pod tym względem bardzo wredna, potrafi często przemarzać już w środku w zielonym pąku. W takim przypadku, również w przypadku gruszek, czy tych pestkowych, które jeszcze nie całkiem tam wystartowały, są jeszcze przed białym pąkiem, proponuję inną kombinację. Dajmy kalfomyt, czyli fosfor z wapniem. Dawka ta sama, co przy Magic Pestar, 1,8 do 2 litrów na hektar. I do tego już dorzucimy algaren, jakieś 2, 2,5 litra na hektar. Natomiast w przypadku pestkowych, tam gdzie jest już biały pąk, albo nawet wręcz zaczęło się jakieś kwitnienie, myślę, że w tym momencie nie ma co kombinować tańszych opcji i trzeba zrobić to, co jest typową mieszanką antyprzymrozkową stosowaną przed przymrozkami. Czyli Haskon M10, dawka 2,5 litra na hektar, plus Algaren Twin, dawka 2,5 litra na hektar. To jest mieszanka, która się bardzo dobrze sprawdziła w zeszłym roku. Algaren potwierdził swoje dobre właściwości. Może również dzięki temu, że zawiera te poliaminy, które tak bardzo mocno poprawiają mrozoodporność. No i myślę, że to na dzisiaj tyle zaleceń. Gdybyście Państwo chcieli troszeczkę więcej posłuchać na temat przygotowania drzew do przymrozków, no to polecam, za chwileczkę się ukażą Sady i Polemiki i tam z doktorem Wojciechowskim właśnie debatowaliśmy dzisiaj na temat jak przygotować drzewa do przymrozków, w jaki sposób je przygotować. Troszeczkę może więcej teorii, może coś, co Państwa bardziej zainteresuje. Życzę Państwu, żeby Was przymrozki ominęły. Kłaniam się, powodzenia.